Dziś odszedł od nas Stephen Hawking. Uczony, intelektualista, który jeszcze za swojego życia był postacią mityczną, wręcz legendarną. Rozpoczął karierę w sposób niezwykle spektakularny, choć e, urodzony był w Oksfordzie, e, dużą część swojego życia właściwie większość spędził w Cambridge, gdzie kończył studia, gdzie objął katedrę Lukasa. Warto przypomnieć, że katedrę Lukasa przez wiele, wiele lat obejmował Isaac Newton. Był Stephen Hawking fizykiem, fizykiem teoretycznym, był astrofizykiem, był kosmologiem, był wreszcie wybitnym intelektualistą, który za ten główny obszar swoich naukowych zainteresowań wziął sobie czarne dziury. Czarne dziury, a więc kosmologia to wszystko, co było na początku, Warto również powiedzieć, że Stephen Hawking był e, znakomitym popularyzatorem. Jego krótka historia czasu, książka wydana dokładnie 30 lat temu, osiągnęła nakład kilkunastu milionów egzemplarzy. To wszystko pokazuje, że naprawdę straciliśmy kogoś absolutnie niezwykłego. Kogoś, kto pojawiał się w miejscach niezwykłych, na przykład w różnych telewizyjnych show, kogoś, kto występował e, w filmach. Kogoś, kto przede wszystkim oceniał współczesną naukę. Jestem głęboko przekonany, że odszedł człowiek niezwykły, ale jestem również przekonany, że jego dziedzictwo to nie tylko jego naukowe prace, to nie tylko konsekwencje jego wielkiego odkrycia, a mianowicie to, że czarne dziury mogą emitować promieniowanie, ale również to, wszystko co zostawił po sobie w, w zakresie popularyzacji nauki.